jest szansa, żeby w dającym się przewidzieć czasie tutaj nastąpiła jakaś zmiana. Dobry wieczór i dzień dobry. Kolejny kanciasty stół, ale kolejny i zarazem ostatni już przed wyborami, co poddaję moim gościom pod uwagę, bo to są ostatnie słowa, które w tej formule i w tym programie można jeszcze przed wyborami wypowiedzieć, przynajmniej w tym studiu i w tym programie. Dzisiaj moimi gośćmi są i jak zwykle proszę o przedstawianie się z podaniem, gdzie kandydują, z jakiego okręgu i z którego miejsca, której listy. Wojtek Ożdżeński kandyduje w Warszawie z listy Lewicy, to jest lista numer 3, z miejsca 19. Także pamiętajcie, wybory do Sejmu, rok 2019, miejsce 19. 13 października dodajmy. Paweł. Cezary Paweł Kasprzak kandyduje do Senatu z 44. okręgu wyborczego. To jest okręg, który obejmuje warszawskie Bielany, Białękę, Żoliborz i Śródmieście oraz Polaków za granicą. Kandyduje z listy Obywateli RP. To jest niezależna, bezpartyjna lista. I Maciej? Maciej Gdula kandyduje w Krakowie. Otwieram listę Lewicy. Lewica numer 3, okręg 13. I to jest całe miasto Kraków? Jak to jest miasto Kraków, powiat krakowski, Miechów i Olkusz. Aha. Nie byłbym sobą, gdybym jednak dzisiaj, a nie będę ukrywał, że nagrywamy to w dniu, w którym propaganda Prawa i Sprawiedliwości grzeje pewną sprawę mocno. Wybuchła sprawa Sławomira Neumanna, który w 2017 roku dał się nagrać na spotkaniu z działaczami partyjnymi z miasta Tczew. No, trochę rozmowa w stylu Sowy i przyjaciół. Nie da się ukryć, ale chciałem was spytać, co byście poradzili PO? Jak taką sytuację należy rozgrywać? Co w takiej sytuacji należy robić? No na pewno nie jest to zręczna i dobra sytuacja dla partii, czy też bloku w ogóle, który za tydzień właśnie startuje do wyborów. Nie, no na pewno jest to niewygodna sytuacja dla Platformy, a wygodna dla PiS-u. Moim zdaniem to jest w ogóle początek prawdopodobnie takiej ostrej kampanii brudnej, którą zacznie PiS w ostatnim tygodniu. A myślisz, że coś jeszcze nas czeka? Tak, jestem o tym przekonany, że tam są przygotowane materiały, które będą uderzały w opozycję. Przede wszystkim po to, żeby zdemobilizować jej elektorat, a pokazać wyborcom PiS-u, że Platforma się nie zmieniła. To jest ta sama stara Platforma i głosowanie na koalicję to jest w zasadzie chęć powrotu do tego, co było przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Także powinniśmy się przygotować, ale to jest tym ważniejsze pytanie moim zdaniem, co zrobić w tej sytuacji. Sławomir Neumann zrobił rzecz rozsądną, to znaczy przeprosił. Przeprosił, no, powiedział... W takiej zdaje się formule, jeśli ktoś czuje się urażony. To jest taka dość stała formuła przepraszania, która świadczy, że w zasadzie nie przepraszam, ale... No. No, ale też kontekst jest oczywisty, to znaczy wyciągnięto nagranie sprzed 2 lat, akurat przed wyborami parlamentarnymi. No to wiadomo, że jest to jakaś gra polityczna, też nie bądźmy naiwni. Nawet dzieci by nie uwierzyły, że to przypadek. Więc no, też trzeba to zaznaczyć, że to jest takie brutalne uderzenie w opozycję. Ale też no, coś, co mnie najbardziej uderzyło i tak zaniepokoiło w tej wypowiedzi, to jest to, że dystansuje się Neumann wobec KOD-u. Znaczy traktuje go trochę jednak w taki pogardliwy sposób, mówiąc, że liczą się tylko partie, a nie ruchy społeczne. I to jest coś, co moim zdaniem jest częste w przypadku partii politycznych, że nie rozumieją logiki ruchów społecznych, że to są po prostu niezależne byty, które trzeba szanować jako ruchy społeczne, a nie traktować jako przybudówkę partyjną. Nie jako źródło, nie wiem, poparcia, źródło bezpłatnej siły roboczej, tylko to są ruchy, które mają swoją agendę i mają prawo do własnego zdania. Więc to jest coś niepokojącego i to jest moim zdaniem coś, czego partie się powinny nauczyć, przyzwyczaić się, że są ruchy społeczne, jak są ruchy ekologiczne, obywatelskie, ruchy kobiet i
to jest coś, co, z tym czym trzeba umieć współdziałać i co trzeba szanować przede wszystkim. Tego tutaj brakuje. No i man tak mocniej może powinien przeprosić. Paweł, bo ponieważ ty też reprezentujesz właśnie taki ruch obywatelski, to z twojej perspektywy to rzeczywiście jest tak? Bo ty masz więcej doświadczeń co do lekceważenia ruchów obywatelskich przez partię, prawda? Tak, i mam, powiedzmy, że gorsze doświadczenia. Natomiast tak, znaczy, ja po pierwsze słabo znam, zdaje się, że nikt nie zna pełnego kontekstu, w którym ta wypowiedź padła. Natomiast wszyscy bardzo dobrze znamy mechanizmy propagandy, zwłaszcza tej pisowskiej. Więc ja kolegom z Platformy, a zwłaszcza Sławkowi Neumannowi, po prostu bardzo szczerze współczuję. To jest rzeczywiście wtopa. Natomiast doradzałbym w tej sytuacji, bo pytałeś o rodzaj zarządzania kryzysowego. Otóż to nie jest pierwszy taki numer. Inne dotyczyły nieco innych zjawisk, takich jak Klaudia Jachira sfotografowana z tym Bobem Humusem i Włoszczyzną przed pomnikiem. I to się wpisuje w taki kontekst, który dla mnie jest szerszy. Tak? W te oskarżenia na przykład, nie wiem, a pod adresem Eli Podleśnej, że spowodowała klęskę w wyborach europejskich. Znaczy trzeba mieć odwagę, chciałem użyć kolokwialnego sformułowania, żeby stawać twardo przy swoich. I ja myślę, że Neumann, no cóż, wypowiedział się niezręcznie. Oczywiście, że powinien przeprosić, natomiast oczywiście nie powinien, znaczy to jest prawda smutna bardzo o polityce, której ja zwłaszcza doświadczam. To jest jeden z powodów, dla których ja kandyduję osobno. Nie lubię tego klimatu i myślenia partyjnego, który dla mnie jest partyjniactwem całkiem po prostu. Uważam, że to jest jedno z istotniejszych źródeł kryzysu demokracji, jaki w Polsce przeżywamy. Ta wypowiedź świadczy o całej klasie politycznej i to nie jest dla mnie nic nowego przede wszystkim. Tak? To pamiętamy rozmaite tego typu podsłuchowe afery z Adamem Lipińskim, na przykład jego sławetnymi ekscesami włącznie. To niestety tak wygląda. Tak? I trzeba rzeczywiście ruchów obywatelskich, które uświadomią sobie samym i opinii publicznej, na czym to polega. Tak? Z tego, co ja wiem, to Sławek Neumann nie powiedział niczego, co byłoby nieprawdą z ich punktu widzenia. Tak? Rzeczywiście w polityce, która teraz decyduje, w tej polityce wyborczej, liczy się organizacja, kasa i tak dalej. Czyli takie rzeczy, których kod nie ma w wystarczającym stopniu, a my na przykład obywatele RP nie mamy wcale. Tak? No, w ogóle nie ma w tej grze. No, Sławek Neumann w tej grze uczestniczy od lat, on innej nie zna. I teraz pytanie bardzo poważne, które stoi przed nami, przed ludźmi mediów też, to, czy my, przepraszam bardzo, uznajemy, że to są takie bąki, które puszczamy jak każdy, ale nie wolno ich pokazywać. Czy może to jest rzecz, na którą mamy wpływ i powinniśmy spróbować ją zmienić? To jest to poważne pytanie. Ja przepraszam, bo w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej oczywiście piję do swojej własnej sytuacji, ale czy nie to poniewoli, tak? No bo to jest rzeczywiście to, co mnie najbardziej irytuje, co uważam za jeden z największych polskich problemów i z czym musimy je walczyć. Tak? I odrzucam cały ten styl partyjnego establishmentu, ale Sławek Neumann jest z krwi i kości politykiem, który w tym żyje. To jest jego właśnie no tak, żywioł. Ale właśnie, bo to, co mnie najbardziej muszę powiedzieć, bo ja się z tobą zgadzam, że tam nie padło w sensie formalnym żadne, czy nie zostało ujawnione, nie wiem, żadne przestępstwo, nic złego się nie stało. Natomiast po pierwsze, nie rozumiem, jak można, będąc tak ciężko doświadczoną partią po nagraniach Sowy i Przyjaciół, nie rozumieć, że są miejsca, gdzie trzeba komunikować się z otoczeniem trochę innym językiem. Ale Jacek, no każdego z nas można dorwać na, nie wiem, po pijaku, na różnych rzeczach. No przecież, no dobra. To nie było po pijaku, ale no nie, ale okay. Druga sprawa. Szczególnie w tej wypowiedzi dotyczącej kodu. Coś, co ja bym nazwał arogancją. Znaczy nazwał arogancją władzy. Znaczy już nie władzy, ale jakby ta... Znaczy władzy już nie ma, ale arogancja no oni zostaje. Oni tacy są, tak? Oni to mają we krwi. I co więcej, to jest prawdziwy opis rzeczywistości, tak? Znaczy ja bym nie czytał, znaczy, bo ja to słyszę, ile razy widzę polityków, a zwłaszcza polityków Platformy Obywatelskiej, to fakt. Tyle razy słyszę od nich takie rzeczy. Znaczy czasami oni się pilnują, bo ktoś nagrywa i oni o tym wiedzą, a czasami chcą być grzeczni, no bo no, przez cały czas to samo. No bo to, znaczy on nie powiedział nieprawdy, powiedział coś, co zabrzmiało obraźliwie, jak ktoś nie wie, jak jest.
to wtedy się obraża. Ja wiem, jak jest. Ja się na takie rzeczy nie obrażam. To prawda, my nie mamy siły w takim sensie, który by Sławka Neumanna interesował. Nie mamy struktur, nie mamy kasy i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tak jak on to zdaje się powiedział, możemy się ewentualnie z nimi pofotografować i parę kolejnych udostępnień w mediach społecznościowych i im dostarczyć. Mój problem jest zupełnie inny. Ja próbuję tę politykę obywatelską zdefiniować inaczej, w takich kategoriach no, przez te ostatnie 4 lata oporu i wymuszania pewnych faktów. Akurat teraz Sławek Neumann i jego partia stała się ofiarą mojego oporu i tego i prób wymuszania na nich pewnych faktów, ale to jest zupełnie inna logika. Tak? Oni do niej nie przywykli, oni funkcjonują w tamtym starym świecie. Znaczy, moim zdaniem muszą odejść i te wybory będą o tym świadczyć. Natomiast jeżeli chodzi o tę wypowiedź, no cóż, to jest nieuczciwe łapać ludzi na takich wypowiedziach, które mają nie być publiczne. To jest nieuczciwe też domniemywać, jaka za tym stoi filozofia i udawać świętoszka wolnego od tego typu grzechów. Ja przepraszam, ja słuchałem polityków PiS-u na zapleczu krakowskiego przedmieścia, na zapleczu Miesięcznic. Że to jest dokładnie ten sam styl i ten sam język. Ja znam jednego z liderów tego stowarzyszenia Solidarni 2010, czy tam któregoś z tych. Że mi opowiadał, że ale Kaczyński zaczął bywać z nami na Miesięcznicach wtedy, kiedy zaczął kandydować. Wcześniej go tam nie było. I ten facet mi to opowiadał w momencie, kiedy nie wpuszczono go do kościoła, tak jak mnie, i zepchnięto go na tą samą stronę tych barierek. Ja wtedy dostrzegł we mnie brata i podzielił się swoimi obserwacjami na temat tego, jak wygląda ta pisowska kuchnia polityczna. No więc mnie to kompletnie nie zaskakuje. Jeszcze raz, uważam, że Platforma powinna twardo bronić jednego z wierniejszych swoich partyjnych żołnierzy, jakim jest Sławek Neumann. No po prostu takie są te realia. Ale czyli ja rozumiem, że twoja teza jest troszkę taka, że w ramach reguł gry, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, to jest poniekąd normalne i właśnie obrona tutaj jak niepodległości Neumanna jest normalna. Natomiast rzecz w tym, że ciągle w tym kraju niewiele się zmieni, jeżeli to będą ciągle obowiązywały te same stare partyjne reguły gry. Gdybym miał coś radzić Platformie, no pewnie z tego nie skorzysta, ale to ja bym, że oni mają działaczy KOD-u na swoich listach. I działacze KOD-u, ja nie wiem jak to formalnie wygląda, ale przystąpili do Koalicji Europejskiej, nie wiem czy do Obywatelskiej też. Ale zakładam, że tak. A czy ja bym ich prosił, żeby to oni wsparli Sławka Neumanna, bo to oni mogliby się czuć dotknięci. No, niech po prostu powiedzą. Apel do Jarka Marciniaka, i Magdy Filiks na Śląsku, i Magdy Filiks w Szczecinie, Kuby Karysia w Rzeszowie i Radka Szumełdy w Gdańsku. Mój instynkt samozachowawczy natychmiast powiedziałby mi, że tak to należy zrobić. I teraz różnica między nami z Obywateli RP a Jarkiem Marciniakiem na przykład jest taka, że no, w odróżnieniu od nich nam nikt nie zaproponował ze strony Platformy Obywatelskiej miejsca na listach, dlatego że z góry wiedzieli, żebyśmy odmówili, tak? Bo my bez praw wyborów, tak, po pierwsze nie bardzo chcemy kandydować, po drugie bez praw wyborów w ogóle nie chcemy rozmawiać o tym, kto ma jakie miejsce w tej zwłaszcza sytuacji. Tak? Oni to zrobili i poddali się tej logice, którą właśnie opisał niechcący Sławek Neumann. Oni powinni się wypowiedzieć. Moim zdaniem byłoby nieuczciwe i niemądre z ich strony, gdyby wystąpili z krytyką tego, co Sławek Neumann powiedział. Dlatego, że poza tym, że to paskudnie brzmiało, to bardzo łatwo o takie rzeczy, to on powiedział po prostu prawdę o tej polityce, z jaką mamy dzisiaj do czynienia i w jaką KOD zdecydował się wejść. No może nas będą oglądać, to zobaczymy, czy zabiorą głos. Wojtek. Ja się nie odniosę do tej konkretnej sytuacji, bo zupełnie jej nie znam. Ja tutaj od razu Wojtka usprawiedliwię. On po prostu dzisiaj non-stop prowadził kampanię i nie miał czasu. Kampania mnie wciągnęła z krótką przerwą na obchody rocznicy wprowadzenia getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się zresztą spotkaliśmy z Jackiem przypadkowo. Natomiast myślę, że trzeba powtarzać do znudzenia, że TVP w tej chwili to jest jedna wielka pisowska szczujnia porównywalna z telewizją stanu wojennego. Ja pamiętam telewizję stanu wojennego i to, co mamy dzisiaj, przypomina najbardziej obrzydliwe reportaże
po 13 grudnia 1981 roku. Ja bym tu wystąpił... Za ostro? Ja bym tu wystąpił... Nie. Za ostro mówię. Nie, za słabo. Za ja słabo. Bym tu wystąpił w obronie telewizji stanu wojennego. Jestem dziennikarzem jednak z 40-letnim stażem i muszę powiedzieć, że konsekwencja, z jaką PiS, że Jacek Kurski robi wyjątkowo obrzydliwą propagandę. O tym właśnie mówię. Zdecydowanie wyprzedził o parę długości telewizję. Chociaż wtedy polską. Była jedna telewizja i to robi pewną różnicę. No tak, to jest prawda, tak. Aczkolwiek tamta telewizja nie miała w ustawie wpisanego obowiązku obiektywizmu, jaki ma ta, jako jedyna dodajmy, tak, bo prywatne... Prywatnym wolno kłamać. Znaczy prywatnym wolno robić wszystko, tak, sprzedają towar. Natomiast jest ustawa, która dotyczy tylko telewizji polskiej i Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, czyli mediów publicznych, która jasno mówi, że ich psim obowiązkiem jest zachowanie pełnej równowagi. I oczywiście idealnej nigdy się nie da, no ale tam w tej chwili proporcja jest taka mniej więcej 90% pozytywnie o PiSie i 10% na ogół negatywnie albo neutralnie o całej reszcie. To chciałem powiedzieć, tylko chciałem porównać dzisiejszą telewizję z tymi najbardziej obrzydliwymi reportażami, które pamiętam z 1982 roku, że faktycznie w tej chwili jest jeszcze gorzej. Polecam w związku z tym tekst też zamieszczony w piątek w Gazecie Wyborczej, ale można go będzie oczywiście dłużej znaleźć w internecie, Ludwika Dorna, który zdradza receptę, jak można Jacka Kurskiego postawić przed sądem w tej sprawie. Naprawdę pomysł inteligentny, przemyślany, no co by nie mówić, to fachowiec jest jednak. Do postawienia przed sądem to tam parę osób w kolejce czeka chyba przed nim. No. Ale właśnie rzecz w tym, że to jest taki pomysł, jak, że tak powiem, ominąć na przykład to, że prokuratura się tym nie zajmie. Także to bardzo jest cenna myśl. I myślę, że i politycy, albo i ruchy społeczne być może się tym powinny zająć. Czy te reguły gry, takie partyjne reguły gry, które tak naprawdę rządziły Polską chyba od dość dawna, nie chcę być symetrystą, tak? Nie twierdzę, że do 2015 roku było tak samo jak dziś, bo niewątpliwie mamy do czynienia z nieporównywalną sytuacją. Ale pewne mechanizmy są wspólne, te, o których Paweł mi się wydaje. Czy jest szansa, żeby w dającym się przewidzieć czasie tutaj nastąpiła jakaś zmiana? To znaczy przede wszystkim, żeby w polityce pojawili się ludzie, którzy będą grali według innych reguł, którzy no właśnie nie będą tak aroganccy, którzy będą słuchać swoich elektoratów, a nie tylko komunikować im swoje decyzje. Ale to ja bym stanął trochę w obronie Neumanna. W tym sensie, że on nie mówi, że nie słucha tych ludzi, że oni są nieważni, tylko on mówi, że są słabi. I pytanie jest, co to znaczy, że są partyjne reguły gry i niepartyjne? Bo ja daleki jestem od stwierdzenia, że partie są niepotrzebne. Są potrzebne, bo to są struktury. To jest jasne. Znaczy nie ma demokracji bez partii tak naprawdę. No właśnie, no ale tutaj można było sądzić. Nie istnieje żadne ściśle ogólne prawo logiki, które by pokazywało, że demokracja bez partii nie jest z jakichś zasadniczych powodów wykluczona. Tak, bo Paweł Kacprzak powiedział, że walczy o to, żeby zmienić te reguły i żeby partie... Można to różnie zrozumieć. Albo żeby partie działały inaczej, albo żeby nie było partii w takiej formie jak dziś. Nie, tego nie powiedziałem. Bo partie są naprawdę potrzebne, bo to jest struktura, to jest praca nad programem, to jest organizacja i to jest pewien rodzaj... dyscypliny. Nie chcę, żeby oczywiście. To zabrzmiało jasne. Jakoś tak jasne. W formie koszarowej, ale w sensie jak się na coś umawiamy, to jednak to robimy. W ruchach społecznych bywa różnie. Ja działałem w ruchach społecznych i wiem, że po prostu jak komuś się nie podoba, to mówi chrzanie, to nie przychodzę dzisiaj na demonstrację, bo mam swoje zdanie i nie będę ukrywała, że mam albo inne zdanie gorsze, i napiszę jeszcze? To na Facebooku, jeszcze cię obsmaruję. Tak prawda, jest, nie? Tak jest, no tak. I w ruchach społecznych to jest oczywiste. Oczywista norma, nie? A w partiach politycznych, jak coś takiego się pojawia, to zaraz to ludzie mówią, ale to zaraz, to partia jest, czy to jest jakieś towarzystwo dyskusyjne? No i tu moim zdaniem idealna jest sytuacja taka, że partie
szanują ruchy społeczne, potrafią wciągać ludzi z ruchów społecznych, którzy wnoszą do partii politycznych świeżość, pryncypializm, nowe idee, nowe postulaty, a jednocześnie tych partii nie wysadzają w powietrze, bo to też jest ważne. Tak. Tego też się trzeba nauczyć, jak się wchodzi z ruchów społecznych do partii. Więc tutaj potrzebny jest jakiś rodzaj współpracy i nie usprawiedliwiam Neumanna, że tego nie widzi takiej konieczności, znaczy, że z KOD-em trzeba współpracować. To jest, kurczę, no, jednak to jest ważna część opozycji. To są ludzie, którzy się zmobilizowali przeciwko PiS-owi. Jak się tak popatrzy na to, na pejzaż polityczny poza stolicą, no to widać, że KOD to jest często jedna z, nie wiem, z pięciu organizacji, do których się w ogóle można odwołać. A to był jeszcze 2017 rok, także jeszcze też siła KOD-u była zdecydowanie wtedy większa. To jest I są takie miejsca w Polsce, gdzie to ja to znam z wyborów samorządowych i tak dalej, gdzie na przykład Platforma Obywatelska, najsilniejsza, między innymi jedna z silniejszych kadrowo też, te partii nie była w stanie zawiązać komitetu wyborczego i wystawić kandydatów, a grupy KOD-u to potrafiły robić. No, znam nawet miejscowość, nie będę jej wymieniał, bo się boję, że komuś nacisk nadepnę, w której się ludzie umawiali, dobra, to ja się zapiszę do PSL-u, ty do SLD, a ja do Platformy, zrobimy komitet koalicyjny i tak dalej. Nie? Ten eksperyment, zdaje się, akurat tam się nie powiódł, ale to rzeczywiście byli jedyni ludzie aktywni w tym rejonie. Więc tutaj Sławek trochę przesadził, no ale jednak on ma rację, tak? Tylko że pretensje, ma rację, powiedział prawdę, tylko pretensje możemy mieć do siebie, no bo to jest ten opis społeczeństwa obywatelskiego, wypada dosyć smutny. Teraz jak pytasz o to, czy te reguły można odmienić, no to tak, z całą pewnością. Znaczy istnieją takie sfery w polskim ustroju, to jest między innymi Senat, których próbuję zaatakować, które wymagają bardzo zasadniczej reformy, tak mówiąc o instytucjach ustrojowych. No bo trójpodział władzy, o którym wszyscy gadamy tutaj od 4 lat, bez przerwy, mając na myśli sądy, nie tylko na tym polega, ale polegać powinien również na tym, żeby istniała władza ustawodawcza, która kontroluje władzę wykonawczą. Ta zaś pochodzi z sejmowej większości, który tak naprawdę jest zamieniony w trybik maszynki do głosowania. Wiadomo, jak to wygląda. Tak? Senat jest jednym z tego elementów. On powinien być ponadpartyjny. Te projekty były formułowane. Ej, stary PSL-owski jeszcze pomysł, żeby to była izba samorządowa. Znaczy, na bardzo wiele różnych sposobów. No, albo przynajmniej minięcie się kadencji, co też już trochę zmienia. To wymaga zmiany konstytucji. No, dosyć silne były środowiskowe rozmaite postulaty, żeby w tych wyborach odpuścić, znaczy żeby partie odpuściły kontrolę nad Senatem i żeby ten Senat zrobić obywatelski. To zostało zignorowane, jak wszystkie inne postulaty. Dosyć tak w aroganckim stylu, ja bym powiedział, że w stylu Neumanna. No tak, to niezręczności Schetyny akurat tu w moim przypadku ja mogę zawdzięczać to, że nie wiem, ten pomysł znajduje w ogóle jakikolwiek posłuch. Bo w innym przypadku on takich reakcji obywatelskich, że tak powiem, nie budzi. Znaczy, obywatele też nie mają ucha na takie postulaty demokratyzacji partii. No ale to jest jedna sfera. A druga jest taka, że ustrój partii politycznych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Te partie są wszystkie wodzowskie. I z tych partii, ja nie wiem, być może PSL byłby w stanie się zarejestrować na przykład w Niemczech, gdzie rządzi bardzo rygorystyczna ustawa o partiach politycznych, która żąda od nich ściśle określonych standardów demokracji. Podobnie jest w Skandynawii. Natomiast w większości krajów europejskich nie ma takich wymagań, to też, żeby to powiedzieć uczciwie. Ja uważam, że to jest jeden z bardzo istotnych bezpieczników konstytucji. Jak się tak mówi o tym, co w konstytucji trzeba byłoby pozmieniać, żeby uniemożliwić zamach stanu Kaczyńskiego, no to na ogół opinia jest taka, ja ją podzielam, że to są wszystko naiwne nadzieje, no bo jak przyjdzie taki brutal, który tak ostentacyjnie potrafi złamać każdy przepis, to w ogóle o czym my rozmawiamy. Ale otóż nie. Bo to jest wodzowska partia, która dokonuje zamachu stanu. I gdyby od niej wcześniej wymusić demokratyczne procedury, no to nie na Nowogrodzkiej knuto by ten spisek. Tak? To musiałoby się w szerszym gronie rozgrywać, więc zakładam, że byłoby mniej prawdopodobne. I gdyby wymusić z kolei na Platformie demokratyzację rzeczywistą, taką w niemieckim stylu, to ja zakładam, że numery w stylu Sławka Neumanna, Sowy i przyjaciół nie byłyby możliwe i że co za tym idzie, ta demokracja nie skompromitowałaby się w oczach wyborców tak bardzo, jak się skompromitowała przed 2015 rokiem. No tak, ale to oznacza, że jeżeli potrzebne są tak istotne zmiany, a równocześnie dwie główne siły w tym kraju nie są nim zainteresowane to zmiany musiałaby dokonać
presja opinii publicznej, która w ogóle teoretycznie jest możliwa. Tylko biorąc pod uwagę, że w Polsce opinia publiczna, ostatnio to bardzo dobrze widać, polega na tym, że takie czasy, że musimy ślepo ufać naszym wodzom. Tak. Ja to codziennie czytam, to jest często ładnie opakowane, ale tak naprawdę do tego się sprowadza. Znaczy, to jest bardzo zrozumiałe, tak? No bo mamy do czynienia z tak zwany nieterazizm, prawda? Nie teraz, później, kiedyś. Jak będzie można i tak dalej, i tak dalej. A na razie nic nie ruszajmy, bo liczy się zwycięstwo. Obie strony niestety tak twierdzą. Oczywiście. I to jest też kompletny pat, nie tylko polityczny, tylko właśnie taki systemowy. Ale oczywiście, że tak. A Wiosna ma jakiś pomysł na ten klincz? To jest ciekawe. Rzeczywiście pytanie o to, jak wyglądają statuty partii politycznych, jak powinna wyglądać polityka w ramach partii politycznych. W ogóle jak się wchodzi do polityki na przykład z ruchów społecznych, to jest się zaskoczonym, jak bardzo pokrętna jest polityka w tym sensie, że z jednej strony jest współdziałanie, a z drugiej strony jest rywalizacja. I to jest nieuniknione. To w każdej partii, niezależnie od statutu, to będzie. Ale z drugiej strony jest pytanie o to, ile powinno być scentralizowanej władzy w partii i jak powinny wyglądać relacje pomiędzy na przykład frakcjami w partii i tak dalej. Ja tu przyznam, że ja sympatyzuję z takim przekonaniem, że to powinno być bardziej demokratyczne, ale jest pytanie, jak dojść do tego momentu i jak nie przesadzić, bo są partie takie, które miały hiperdemokrację i jednocześnie całkowicie... Ale to jest nieprawda. Statut razem to był taki, którego... Ja nie wiem, w niektórych zapisach Lenin by tego nie wymyślił. Ale statut statutem. Jest pytanie o organizację, ja tylko, o kulturę. Bo to jest groźne podanie nazwiska Lenin przy razem, żeby nie było podejrzenia, oj, przepraszam. Że... Nie, to że ja wyjaśnię. Tak, bo to zaraz będzie, że bolszewia jest, i tak dalej. Pan tak? jest... W statucie jest uderza kolektywizm wszystkich organów. I uderza ta skłonność, której ja się nie mogę nauczyć z powodu starszego wieku, do końcówek rodzajowych. Tam jest zawsze uczestniczki, uczestnicy, członkinie, członkowie i tak dalej. To wszystko tam jest zapisane. Pod tym względem jest elegancki, ale tam jest wprost zapisany taki centralizm demokratyczny, który powoduje, że każda uchwała partyjna niższego szczebla może być uchylona, zmieniona przez szczebel wyższy. Bo jest pytanie, jak sobie poradzić z jednej strony z partią, która powinna być demokratyczna, powinna być na przykład przestrzenią, gdzie się toczy rozmowa na temat polityki, na temat kierunku, w którym partia zmierza, a z drugiej strony, jak sprawić, żeby ta partia jednocześnie uczestniczyła w życiu politycznym jednak, żeby miała swój przekaz, swój kierunek, swoje cele na zewnątrz, żeby się cała energia nie skoncentrowała w środku na debatach i też czymś, co jest nieuniknione, konfliktach w środku. No tak, tylko no, że ale też jeżeli niezwykle szerokie, bo mamy takie modele jak te tradycyjne europejskie, tak? To my w tej tradycji się mieścimy, ale mamy jakiś kompletny odlot z drugiej strony, tak bym powiedział. To są te dwie amerykańskie partie, w których przecież każdy może zostać członkiem tej partii i natychmiast chwilą zarejestrowania się jako demokrata nabywać wszystkich praw do uczestniczenia w każdej procedurze partyjnej, łącznie z wyłanianiem kandydatów. Wszystko to ma swoje wady i zalety. Ja nie chciał tego rozważyć, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że to jest fundamentalnie inny model. Tam bycie członkiem partii jest konstytucyjnym prawem niemalże i żaden partyjny lider, co jest powszechną praktyką w Polsce, nie ma prawa nikogo wykluczyć z partii jako nieprawomyślnego. Tam Bernie Sanders, który według amerykańskich standardów jest komunista niemalże, tak, ma wszystkie prawa do tworzenia frakcji. I tam tak naprawdę ta debata demokratyczna rozgrywa się na tym poziomie. Nie? To strasznie ciekawa konstrukcja. Znaczy, ja tylko dlatego o tym mówię, żeby pokazać, jak szerokie jest spektrum. Tylko że rzeczywiście reformując partię, znaczy, trzeba wiedzieć, że one same tego nie zrobią. Ja bym oddał honor Platformie z czasów Donalda Tuska, bo oni próbowali przez Sejm przeprowadzić zmniejszenie wysokości subwencji partyjnych. Ja w ogóle wcale nawet nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale w każdym razie w głosowaniu to nie przeszło, bo to się nikomu nie opłaca. Tak? To samobójca takie rozwiązania proponuje w tym partyjnym parlamencie. To może tylko przyjść z zewnątrz, pod presją społeczną. Tak? I ja szczerze mówiąc, tu jestem wdzięczny Grzegorzowi Schetynie, bo oczy wyborcom on otworzył na jeden z tych problemów. Tak?
bo on nie tylko ma taką zasługę, że skonsolidował lewicę przecież, ale ma też taką, że pokazał na przykładzie Kazimierza Ujazdowskiego, czym grożą takie deale, które akceptujemy i które gdzieś za zamkniętymi drzwiami zapadają i my tylko musimy brać na siebie potem jako wyborcy efekty, tak, w postaci tego konfliktu sumienia i tej żaby ogromnych rozmiarów, którą musimy przełknąć, żeby PiS nie wygrał. No. Czyli na razie nie zreformujemy niestety polskiego życia politycznego. Zreformujemy, ale przed nami... Jacek. Przecież nie, ale rozrabiam. Rzeczywiście, bo to jest tak, że musiałaby powstać duża presja społeczna. Czy musiałby istnieć jakiś ruch obywatelski, który by się tego domagał i domagałby się tego na tyle skutecznie, że przynajmniej opozycja, która się przekształca w jakąś koalicję rządzącą, będzie chciała to przeprowadzić w Sejmie. Tak jak w sumie się stało z kwestiami ekologicznymi. Nie? Długo to były w ogóle tematy dziwne, ekstremistyczne, radykalne, a teraz no, na przykład Koalicja Obywatelska głośno mówi, że jest za transformacją energetyczną. To się stało nie w takim długim czasie, więc jeżeli by istniał rzeczywiście ruch społeczny, który by dociskał partie polityczne, zmieńcie się, bo to nie jesteśmy zadowoleni, chcielibyśmy innej polityki, a do tego trzeba zmian instytucjonalnych, to moim zdaniem to by się mogło stać. No, z tym, że... A jeszcze jedną rzecz dodam. Ja bym się bardzo bał takiej sytuacji, żeby rozwalać partie polityczne, licząc na to, że na przykład w jednomandatowe okręgi są odpowiedzialne. Tak. Nie? Bo wtedy będzie sytuacja, że tak naprawdę rządzić nami będą lokalni biznesmeni, bo oni będą silni, nie ruchy społeczne. To jest tonuk w Sejmie. No. To też jest prawda, że demokratyzacja w tych realiach, w których teraz w Polsce żyjemy, no to już też parę partii i parę modeli partyjnych było ćwiczonych z tej okazji. To Tusk, zdaje się, miał do czynienia z taką alternatywą. Czy rządzi sam twardą ręką, czy rządzą partyjni baronowie, jak to się często nazywa. Tak? I to jest, ja nie chcę oskarżać i wchodzić, pokazywać brudów tej polityki, ale chcę tylko powiedzieć tyle, że w tych takich realiach słabego bardzo upartyjnienia, słabego społeczeństwa obywatelskiego, realne wybory bywają niestety też takie, tak? Że tu się nie ma co czarować. No, jest po prostu kiepsko z tą demokracją u nas i już, no, w bardzo wielu wymiarach. No. No, ale tak czy inaczej problemem pozostanie na ile, bo to, co się część opinii publicznej, ta oczywiście w ogóle bardziej zaangażowana, część elit, trochę obudziła i trochę się zorientowała, że chyba nie do końca byliśmy krajem wszędzie płynącej ciepłej wody z kranów, tylko że jakieś są też strukturalne problemy w ogóle, tak niezależnie od PiS-u, tak? Znaczy PiS jest raczej, powiedziałbym, skutkiem niż przyczyną. No, oczywiście, że tak. Natomiast pytanie, czy po wyborach, w nowej rzeczywistości, której oczywiście nie znamy. Przy czym tak, ja się paradoksalnie obawiam obu scenariuszy, tak? To znaczy, podejrzewam, że w tej chwili jeżeli ktoś nas ogląda, to jakaś groza, co ten człowiek mówi, ale na tym polega problem, dlatego że zwycięstwo, znaczy przegrana PiS-u może ponownie uśpić opinię publiczną, znaczy, która będzie tylko tam pilnowała, żeby no, rozliczcie ich, tam postawcie ich przed sądem, co jak wiadomo będzie, mówiąc delikatnie, bardzo trudne. Tak? Mamy jednak prezydenta, mamy ciągle różne ciała, mamy przejęty Trybunał Konstytucyjny, piekielnie trudna sprawa, ale też właśnie uśpić, albo PiS wygrywa i wtedy może nastąpić ogromna demobilizacja. Ogromna demobilizacja. Oczywiście może też nastąpić uskrajnienie jakichś postaw, tak? Niektórzy zaczną szaleć wręcz już. Tak. Ale generalnie, powiedziałbym, masy opinii publicznej, jeżeli tak można powiedzieć, moim raczej zdaniem zapadną się w sobie. Ja się tego bardzo boję. Jakie są wasze tutaj przewidywania, jeżeli można w ogóle gdybać w takiej sprawie? Ja przyznam, że jestem pełen nadziei, że jednak uda się odsunąć PiS od władzy. Jakbym nie miał takiego przekonania, to bym nie startował tak naprawdę. Nie byłbym w stanie prowadzić kampanii z przekonaniem, że to już jest wszystko pozamiatane, że przesądzone i wiadomo, że Kaczyński zostaje wciąż naczelnikiem Polski z Nowogrodzkiej. Natomiast trzeba mieć w głowie... Plan B musi istnieć. Plan B, tak. Ten plan B w moim przekonaniu polega na tym, że myśli się o konkretnych sprawach, które będzie trzeba nagłaśniać i z których rozliczać trzeba będzie rząd. Znaczy w ogóle w moim przekonaniu ostatni tydzień tej kampanii powinien być poświęcony mówieniu prawdy
Opozycja powinna mówić prawdę o rządach PiS, nie tylko w tym zakresie, jakim naruszają demokrację, ale także prawdę dotyczącą życia codziennego, na przykład tego, że mamy katastrofalną sytuację w ochronie zdrowia i będzie coraz gorzej prawdopodobnie, bo PiS sobie tutaj nie radzi, że mamy fatalną sytuację w szkołach, że politycy PiS-u kłamią, jeżeli idzie o kwestie ekologiczne, na przykład Jarosław Gowin kłamie, że obniżyliśmy emisję CO2, kiedy emisja CO2 wzrosła, nie? I nie ma problemu z tym. Terlecki mówi, że mamy jeden z najlepiej działających systemów ochrony zdrowia na świecie. Nie? Znaczy, tak nie, to trzeba pokazywać, ale też trzeba żądać pewnych kwestii, wokół których mobilizować się będzie opinię publiczną. I te kwestie to na przykład, nie wiem, jak weźmiemy, myśląc konkretnymi obszarami, na przykład edukację. Trzeba się domagać lepszej obsługi psychologicznej w szkołach. Trzeba się domagać tego, żeby w szkole pracowali lepsi psychologowie, żeby mieli dobrze płatną pracę i żeby byli w stanie udzielać realnej pomocy psychologicznej dzieciom. No ale jak na razie nawet z dentystami się to nie udało, mimo że takie były gwarancje właściwie pisowskie. Tak, ale dlatego trzeba ciągnąć sprawy, które wcale nie są w taki oczywisty sposób polityczne, ale które pomogą zrozumieć, na czym polega kłopot z PiS-em, także pisowcom, bo ja jestem bardzo daleki od myślenia w takich kategoriach, że pisowcy to jest jednolita masa, do której się nie da dotrzeć, ludzie zmanipulowani przez TVP Info, odmóżdżeni i tak dalej. Ale już i twoje badania z miastka i teraz raport Sierakowskiego i Sadury pokazały, że oczywiście że nie. Znaczy jest ten taki trzon, taki wąski, ale cała reszta to są miliony ludzi. Tak, to są... i trzeba do nich dotrzeć. Ja w kampanii na przykład stawiam sobie za cel, żeby dotrzeć do tych ludzi. Także powiedzieć im, dlaczego jestem przeciwko PiS-owi. Nie dlatego, że nie lubię Jarosława Kaczyńskiego, chociaż nie przepadam za nim, ale to nie jest, jakby to się sprowadzało do tego, to by nie było polityki. Ale kłopot z rządami PiS-u to jest i naruszenie demokracji, i to, że PiS nie dowozi w pewnych ważnych sprawach, które są istotne dla każdego. On zamiata problemy pod dywan. Zamiata problemy pod dywan ekologiczne, związane z usługami publicznymi, z edukacją, z ochroną zdrowia. To po prostu nie działa i nie może działać. Jestem o tym przekonany. Nie może działać w państwie PiS-u, bo to państwo jest bardzo hierarchiczne. A problemów edukacji się nie da załatwić na przykład bez nauczycieli. Nie? Dobrze działającej edukacji się nie da załatwić bez współpracy. Dlatego PiS po prostu powinien przestać rządzić. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie zacytować, bo to prawie dokładnie to, co powiedziałeś, taki mem, który widziałem wczoraj na Facebooku. Pielęgniarka przy łóżku chorego w szpitalu mówi: mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której zacząć? Od dobrej. Mamy najlepszą w Europie służbę zdrowia, a ta zła, to powiedział premier Gowin. Tu problem jest też mediów, od razu ja dodam, bo na przykład moja ogromna pretensja do mediów w minionych latach również była taka, że media były niekonsekwentne, to znaczy odpuszczały różne sprawy. Media mają, i to zresztą parę razy im się zdarzało to pokazać, że jak przyczepiają się jak grzeb do psiego ogona do jakiejś sprawy, nie wiem, raz na tydzień po prostu na czołówce i to najlepiej, jeżeli to nie jest jedno medium, tylko kilka, o tym przypominają, to stopniowo tworzy się taka presja, którą w którymś momencie trudno jest olać. Jednak, nawet jeżeli to są nie nasze media, wraże media i tak dalej, to się robi taka wtedy... Ale pewnych rzeczy też nie było widać i też PiS prowadzi taką politykę, żeby innymi sprawami przesłaniać swoje niedociągnięcia. No, na przykład uruchamia nagonkę na LGBT. No i wtedy rozmawiamy o tym, że czy LGBT jest zagrożeniem dla polskiej rodziny, czy nie jest. Znaczy tak jakby ludzie... Nie wiem, to, że istnieją ludzie leworęczni, jest zagrożeniem dla polskiej tradycji, ponieważ witamy się zawsze prawą ręką. Ja jestem leworęczny. No. I ja. Właśnie, no, z homoseksualnością jest podobnie, nie? Że są leworęczni, są praworęczni, są homo, są hetero. No i co? No, czy od tego się nam rodzi? Ale kiedy byłem jeszcze w pierwszych klasach podstawówki, na siłę próbowano mnie przestawiać na drugą rękę. Tak, to dlatego ta metafora z leworęcznością i praworęcznością dobrze pokazuje, że można z tego zrobić aferę. Tak, i to paskudnymi metodami, bo ja jak pisałem ładnie lewą ręką, dostawałem truje, a jak pisałem bardzo brzydko prawą, dostawałem piątkę. Ale nie pękłem. I może dlatego dzisiaj tutaj siedzę. Gratulujemy ci.
Dobrze, ale to jest jakiś fragment tego scenariusza B, bo jednak ja się z tobą zgadzam, że ja też się boję samosprawdzających się przepowiedni i nie dlatego idę do głosować 13, żeby wrzucić głos na przegranych, tylko na wygranych, ale też się muszę z tym liczyć. Tak? Za długo żyję w tym kraju, przeżyłem różne bardzo drastyczne zmiany, przynajmniej dwie, tak? Jedną w 89 roku, a drugą w 2015. Więc muszę się jednak z tym liczyć też, co jest dalej. Ten typ konsekwencji to jest jedna sprawa, ale czy jest jeszcze waszym zdaniem jakieś inne elementy takiego planu B, który na wypadek porażki opozycji byłyby kardynalne, bym powiedział, tak? Ja niespecjalnie widzę różnicę w tym, co sam zamierzam robić, tak? Między planem A i B. Ponieważ to zwycięstwo, które jest możliwe w takim scenariuszu, w jakim dzisiaj idziemy do tych wyborów, to ono moim zdaniem niestety nie ma żadnych szans być trwałe. Znaczy uwalniać nas od tych zagrożeń i niebezpieczeństw. Tam nie ma tego myślenia o tym, co będzie dalej. No, umówmy się, szóstka Schetyny, czy obietnica reformy służby zdrowia wykonalna, czy niewykonalna, nie załatwi polskich problemów, one są głębsze, ustrojowe. I wydaje mi się, że taką ilustracją tego problemu jest spróbować sobie wyobrazić koalicję rządzącą i jej reakcję w momencie, kiedy Kaja Godek wystąpi z kolejnym projektem zaostrzenia prawa aborcyjnego, albo z kolei z drugiej strony jakieś wolnościowe środowiska zaproponują liberalizację aborcji. No to już wiemy, że to wstrząsa podstawami państwa i stabilnością władzy, bo ta władza nie wie, jaki jest jej stosunek do prawa aborcyjnego. Wie tyle, że wśród jej zaplecza społecznego są zwolennicy tak zwanego kompromisu i zwolennicy liberalizacji. To każda decyzja jest zła. To prezydent Żuk w Lublinie tego doświadczył, jak się ubiegał o reelekcję w kampanii samorządowej i musiał podjąć związaną z tym decyzję. Więc ja uważam, że zwycięstwo gwarantuje powstanie takiej większości politycznej, która nie załatwi żadnego z bardzo poważnych polskich problemów, a będzie musiała stawić czoła konsekwencjom rządów PiS plus dekoniunktury gospodarczej, czego się wszyscy obawiamy, no to się może skończyć bardzo źle, bo kolejny populistyczny wstrząs przyniesie do tej władzy ONR być może, a nie żadnego PiSu. Natomiast, cóż, ja nie mogę zakładać planu A, ponieważ ja nie utworzę nigdy żadnej większości. Moją funkcją jest działanie na rzecz tych kierunków takich ustrojowej, bardzo głębokiej, podstawowej reformy państwa, która przyniesie realną zmianę. I też uważam, to mamy napisane to w programie Obywateli RP, który poza tymi ustrojowymi sprawami wymienia jeszcze kilka bardzo zasadniczych problemów społecznych. Aborcja, stosunki Kościół-Państwo są wśród nich, ale też polityka społeczna oczywiście, których rozwiązanie, nam się wydaje, taką mamy nadzieję, zakończy polską wojnę. Wśród tych postulatów jest również demokratyzacja partii politycznych. Ten akurat postulat ma tę cechę, że gdyby dzisiaj zapytać wyborców z prawej i z lewej strony, mówiąc umownie, czyli wyborców PiSu i wyborców opozycji, co oni myślą, co politykom partyjnym wolno, a czego nie wolno robić, to opinie wyborców byłyby zaskakująco jednobrzmiące. Sprawdzałem to na własną rękę, nie w żadnych badaniach, więc to oczywiście nie jest żadna twarda wiedza. To jest w dalszym ciągu raczej intuicja, ale ja jestem dosyć pewny tej trafności tej intuicji. Istnieje ileś takich sfer, które nas łączą, również ostrych politycznych, nie tylko troska o służbę zdrowia. Natomiast jeżeli o troskę o służbę zdrowia chodzi i na przykład o te spadające w rankingach problemów, które trapią Polaków, znaczenie praworządności, no to ja mam taką receptę, tak, a zróbmy tak, przepraszam, że znowu wracam do tego zwyczaju, jak robią Amerykanie. Że tam każdy obywatel ma prawo pozwać swoje własne państwo przed sąd, powołując się na konstytucję. Tak. Co prawda amerykańska konstytucja nie gwarantuje nikomu bezpłatnej służby zdrowia, ale Polska owszem. Ja nie muszę obiecywać skrócenia kolejki u lekarza specjalisty do 20 dni. Ale są już precedensy, wygrane procesy w sprawie zanieczyszczeń. Smogowe. To jest ten trop właśnie. To jest to, o czym ja mówię. Tak? Teraz zauważcie, co się wtedy dzieje. Tak? Bo ja po pierwsze, wygrywając takie procesy odszkodowawcze, jako pacjent, w sytuacji, kiedy, nie wiem, za długo czekam w kolejce, albo lekarz naruszy moją intymność, co się wciąż niestety ciągle zdarza, to ludzki błąd, a nie systemowy akurat, ale jednak.
Wymuszam, znaczy tworzę presję na te instytucje, wymuszam zmiany. I równocześnie moje zaufanie do sądów, czy moja świadomość ich znaczenia nie spada, a wręcz przeciwnie. Tak? Sądy wtedy, tak jak to jest w naszym środowisku, sądy dla nas mają kluczowe znaczenie. My wiemy, co to znaczy, tak? Bo oni nas, bo my przed tymi sądami uzyskujemy te wyroki, o które nam całkiem po prostu chodzi. Więc to jest jeden z takich rysów mojego planu B, który jest równocześnie planem A i zamierzam go realizować zawsze. Znaczy, ja nie mam, szczerze mówiąc, żadnych złudzeń i też wiem, że nie mają ich wyborcy, że w sprawie fundamentalnie ważnej, takiej jak służba zdrowia, moja wyborcza kartka cokolwiek zmieni. To jest uderzająca cecha tych wszystkich badań, tak? Że oni, wszyscy respondenci wymieniają, zdaje się, najczęściej wymieniają służbę zdrowia, natomiast bodajże 80% z nich deklaruje wprost, jeżeli ich zapytać, że absolutnie są pewni, że wybory tutaj nic nie zmienią, nawet wtedy, kiedy się zmieni władza. No i znaczy, powiedziałbym, że delikatnie mówiąc, są podstawy do takiego popularnego przekonania. A co Wiosna na to? Taki scenariusz byłby dla was też interesujący? Bo to jest też troszkę, znaczy ja przyznając Pawłowi prawo pierwszeństwa i powiem więcej, to, że już udowodnił tym, że jest po prostu karczemnym awanturnikiem ulicznym, więc ja mu wierzę w to, co on mówi, że on to będzie robił. Ale niewątpliwie skuteczność tego, i myślę, że tu Paweł się ze mną zgodzisz, też polega wcale nie na tym, żeby to był tylko patent dla ciebie, tak? I grupy ludzi, z którymi pracujesz. To paradoksalnie ma właśnie szansę tym większą, im będzie bardziej masowe. Ja nie mówię, że znaczy 2 miliony ludzi podadzą do sądu, prawda? Tak. Ale żeby to były różni ludzie, różne środowiska, a nie właśnie ktoś, że można powiedzieć, a to Kasprzak, to się tym nie przejmujmy, tak? Albo obywatele RP, wiadomo jak z nimi jest. Gdyby w to się też włączyły jakieś inne siły, więc to jest takie moje, znaczy ja wiem, że nie możecie oczywiście decydować za partię i nie będę was trzymał za słowo, ale pytam o taką waszą pierwszą jakby spontaniczną reakcję na to. Ja może powiem, bo tutaj jestem nieco odmiennego zdania. To znaczy myślę, że to jest czas, żeby w planie A zrobić te wszystkie rzeczy, nawet kontrowersyjne dla niektórych środowisk. Jasne, tak? I ja jestem zdania, że trzeba to zrobić zaraz po wyborach. Po to, żeby ci ludzie, którzy w jakiejś części oszukani przez pisowską propagandę, właśnie nie wiedzą, co to jest LGBT, mają jakieś tam zastrzeżenia, tak, do rozdziału Kościoła i państwa. No, są proste 4 rzeczy na przykład. Od razu po wyborach. Zalegalizować małżeństwa jednopłciowe, wyprowadzić religię ze szkół. Małżeństwa czy związki? Małżeństwa, dlaczego związki? Dobrze, ja tego pytam. Mówiłem, wyprowadzić religię ze szkół, wypowiedzieć konkordat. A jak to się robi, nie mając prezydenta? Nawet zakładając, że ma się parlament cały, to jak to się robi bez prezydenta? Zobaczymy, jakie będą wyniki. Ja mówię, że to jest plan A. No, ale to jest plan, powiedziałbym, A z dużym plusem, bo jednak to trzeba mieć właśnie, znaczy wtedy no, większość odrzucającą weto prezydenckie. Ale Jacek, robi się referenda. Takie powiedziałbym na kataloński sposób, tak? Znaczy, jeżeli tak. Jedną myśl tylko skończę, że chciałem powiedzieć, że jeśli to się zrobi od razu, to w ciągu 4 lat kadencji ludzie się przekonają, że to na ich życie bezpośrednio nie wpływa. Dalej słońce wschodzi i zachodzi, krowy się cielą. No nie wiadomo. W kranach płynie woda ciepła tak samo, tak? Bo jeśli to się zrobi po 3 latach kadencji, no to będzie to woda na młyn ale propagandy pisowskiej. Ale to zgoda. No dobrze, ale jednak jeszcze dobrze ten plan B. Jednak przejdźmy do tego. Fajnie z tym planem A+, ale co z tym planem B? No? Plan B jest taki, że następne wybory to są wybory prezydenckie w maju przyszłego roku. Ale ja mówię o tym, co Paweł mówił, o tych pomysłach. Trzeba nie załamywać rąk i dlatego mówię o wyborach prezydenckich. A plan B jest taki, że będziemy dalej. Bo w planie, plan A dla opozycji jest moim zdaniem planem B i to najfatalniejszym w kształcie dla lewicy na przykład. No bo przepraszam bardzo, ale to akurat moja sytuacja jest tego perfekcyjną egzemplifikacją. I też nie załatwię z wami żadnego interesu, chociażbym bardzo chciał. Dlatego, że
No, jeżeli opozycja wygra, to lewica będzie należała do parlamentarnej większości, a być może wejdzie w rządową koalicję. No i teraz przepraszam bardzo, ale z waszymi postulatami zwanymi światopoglądowymi, co zresztą szlak mnie trafia, ilekroć słyszę to określenie, no wiadomo przynajmniej o co chodzi, jaki będzie ich los, tak? Znaczy, co powie Platforma, Koalicja Obywatelska, na postulat legalizacji małżeństw nieheteronormatywnych. Akurat to mają w programie. Związki partnerskie, także dla osób jednopłciowych są w programie Platformy. No jasne. I teraz tak, jak dojdziemy do rozdziału Kościoła od państwa, jak dojdziemy do realizacji tych deklaracji programowych, to ja bardzo jestem ciekaw, jakie będą losy tych inicjatyw, zwłaszcza, że waszym partnerem w Senacie, który będzie te ustawy zatwierdzał, będzie mój ulubiony Kazimierz Michał Ujazdowski, dlatego że powiedzieliście milcząc OK na tę kandydaturę. Jakim cudem wy sobie wyobrażacie, bo każda z tych partii mówi tak, jakby wiedziała, że będzie miała większość, że będzie miała premiera i tak dalej. No oczywiście nie. Oczywiście będziecie to musieli uzgadniać z koalicyjnymi partnerami. Ja wiem, że na tym polega polityka, żeby tu ucierać konsensus i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to ucieranie konsensusu w tych sprawach ja obserwuję od 30 lat. I skutek tego jest taki, jak i wszyscy wiemy. Więc tutaj plan B w stosunku do lewicy jest bardzo poważnym pytaniem i powiem, dlaczego ono dla mnie jest fundamentalnie ważne. Dlatego, że taki był sondaż, który wyprzedził ten sondaż o Ujazdowskim i o mnie o parę dni. Wyborcza go drukowała i on Kantaru. I on pokazywał, jakie są motywacje, to bliskie twoim Maciej badaniom, jakie są motywacje wyborców, których partii, tak? Dlaczego oni głosują, czy przeciw temu, żeby wygrał przeciwnik, czy może z przywiązania do wartości ideowych. I oczywiście nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że wśród wyborców lewicy ten wskaźnik przywiązania do wartości programu i tej ideowej tożsamości jest zdecydowanie najwyższy. Znaczy i wreszcie na satysfakcjonującym poziomie, tak? Bo tam prawie 70%, o ile dobrze pamiętam. Więc wy niesiecie ze sobą ten potencjał obywatelskiej wiary w autentyczność waszego programu. To ja to chcę mówić, tak? I z tym sympatyzuję, a nie z waszym lewicowym programem, bo mi z nim sympatyzować nie wolno jako aktywiści obywatelskiemu. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie siedzimy cicho, bo pani profesor Płatek wręcz nawołuje, żeby Ujazdowski się wycofał, z czym ja się zgadzam osobiście. To pani profesor Płatek, to ja wiem, ale to trzeba byłoby... Teraz już nie jest czas na żadne referenda, tylko jest czas, żeby wzywać Ujazdowskiego do wycofania się. No ale też wiadomo, że mamy pakt senacki. Ale i jak się nie wycofa, to Paweł Kasprzak też nie może wygrać. Pomimo osobistych sympatii, wiadomo jaka jest logika, no też tego nie możemy ukrywać. Nie? Ale czy możecie tak zaapelować do swoich wyborców, mówiąc im, że głosowanie jest tajne i nikt się nie dowie. Ty to powiedziałeś. Natomiast jest bardzo ciekawa kwestia tego, czy będzie łatwo przy planie A, czy trudno. Na pewno to nie będzie taka euforia, że padniemy sobie w ramiona rzeczywiście i stwierdzimy, och, jak wspaniale, możemy zrealizować wszystkie nasze postulaty, tak jak mógł to zrobić PiS po wygranych wyborach, kiedy miał większość parlamentarną. Natomiast jest pytanie, czy lepsza jest sytuacja taka, w której dogadują się ze sobą partie, które się od siebie różnią i to jest jasne dla wyborców, więc jasne też jest to, że muszą z czegoś zrezygnować wszyscy, żeby stworzyć rząd, a tego będzie oczekiwać cały elektorat opozycyjny, niż sytuacja, kiedy byśmy szli w koalicji, ukrywając te różnice i później się zaczynali dogadywać ludzie, ale nie, no przecież mówiliście o aborcji, a nie chcecie tutaj żadnych zmian, bo mówiliście o ekologii, a teraz się nic nie dzieje. Jest kilka sfer, w których jest zgoda. Związki partnerskie, transformacja energetyczna. Tutaj Platforma bardzo dużą, jakąś sama przeszła transformację. Zielonych wzięła. Tak, wzięła zielonych i tutaj jest zgoda. I jest w moim przekonaniu coraz wyraźniejsza akceptacja tego, że rynek wszystkiego nie załatwi i państwo musi działać także w takich sferach jak zdrowie czy edukacja. I to jest trochę już taka, nie jakiś wolny wybór czy jakaś taka zmiana ideologiczna, tylko przekonanie, po prostu takie zderzenie się z rzeczywistością. Jeżeli w prywatnym systemie ochrony zdrowia trzeba czekać w kolejkach, no to znaczy, że rynek nie działa. I tutaj po prostu nie jest tak, że można zapłacić i mieć. Bo nawet jak się zapłaci, to się nie ma.
Więc coś tutaj musimy podziałać jako wspólnota, musimy wymyślić programy, musimy dołożyć pieniędzy, musimy sprowadzać lekarzy z zagranicy, musimy tych studentów, którzy studiują po angielsku w Polsce, klepać po plecach i mówić, że to jest najlepszy kraj, gdzie się mogą osiedlić i tutaj powinni leczyć, bo inaczej po prostu ludzie będą umierać. I to jest jakby coś realnego, z czym się trzeba zmierzyć. Więc tutaj jest kilka spraw, które nas łączy. Ale rzeczywiście, no jest pytanie, co ze stosunkami państwo-kościół? Platforma milczy na ten temat. No i jeżeli chodzi o prawa kobiet, to robi wszystko, żeby problem aborcji omijać. A to znaczy, są niesłychanie ważne sprawy. Ja pytam o te rzeczy z taką autentyczną troską o was, która jeszcze raz się zastrzega, nie wynika z moich lewicowych sympatii, tylko właśnie z tego, że niesiecie ze sobą, no to widać w tych badaniach, tak? I z natury waszego programu, czy też ideowej tożsamości, niesiecie ze sobą kapitał takich obywatelskich, społecznych nadziei. No. I ja po prostu ze strachem myślę, co się stanie wtedy, kiedy z powodów no, dosyć oczywistych i zrozumiałych, tak, te nadzieje zawiedziecie, bo wtedy, bo to oznacza zawód w stosunku do nie waszego programu, tylko idei parlamentaryzmu w ogóle. Bo to się w Polsce stało. Tak? Ale jest rzeczywiście pewną odpowiedzią na ten pad może być referendum, na przykład w kwestii aborcji. Ale oczywiście, że tak. Albo w kwestii obecności religii w szkole. Ale oczywiście, że tak, to przynajmniej w moim planie B. Mówi, my jesteśmy za. Tak? Religię do szkół wprowadzono rozporządzeniem, tak? Zarządu Mazowieckiego i można w związku z tym też... Jest konkordat, który z błogosławieństwem miłościwie nam niegdyś panującego prezydenta Kwaśniewskiego napisał do mnie list ostatnio. To on został uchwalony też no, niezupełnie zgodnie z konstytucją, świeżo uchwalono. No tak. Ale to nie. No patrzcie, jak daleko potrafią sięgać polityczne kompromisy w imię wyższych spraw. Tak zwanego naszego Trybunału Konstytucyjnego też. Bo on był podpisany, zanim była przyjęta konstytucja. Nie? On był podpisany na koniec rządów Suchockiej w 1993. Podpisany, ale ratyfikowany. Ratyfikowany. No, tak. Niemniej myślę, że przynajmniej to takie minimum optymizmu to jest też wasz, jak rozumiem, jednak wspólny pomysł na referenda jako na jakiś pierwszy kroczek do unormalniania naszej wspólnej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.